Witamy na przedsezonowej konferencji prasowej Zolesz GKM Grudziądz. Już w niedzielę 14 kwietnia na stadionie przy ulicy Halera 4 inauguracyjny mecz PGE Ekstraligi w Grudziądzu. Zolesz GKM podejmie ekipę mistrza Polski Orlen Oil Motor Lublin. Dzisiaj gośćmi konferencji prasowej są trener, menadżer drużyny Zolesz GKM Robert Kościecha. Dzień dobry. Krajowy senior naszej drużyny Wadim Tarasenko. Zawodnik formacji U24 Kacper Pludra. I zawodnik formacji juniorów Kacper Łowodziński. Pytania na konferencję dzisiejszą zadawali dziennikarze za pośrednictwem platformy Accredito. Zaczynamy od trenera Roberta Kościechy. Pan Łukasz Rusiecki pyta, na ile jest pan zadowolony ze spotkań sparingowych i czy przed inauguracją PGE Ekstraligi są jeszcze planowane treningi, na których zjawią się wszyscy zawodnicy drużyny? I w uzupełnieniu Kamil Szyczkowski pyta, czy uznaje pan przedsezonowe sparingi za odpowiednio przepracowane? Czy martwi się pan formą poszczególnych zawodników, bo kibice zarzucają słabe wejście w sezon na podstawie wyników w sparingach? Cieszę się, że 3 sparingi objechaliśmy. Szkoda, że nie udało się objechać 2 sparingów z Gorzowem w domu i na wyjeździe. Przeszkodziła pogoda. Wiadomo, no dzisiaj mamy 26 stopni, ale zeszły tydzień nie był tak łaskawy dla nas. Cieszę się w ogóle, że sparingi doszły do wniosku. Pokazały, że mamy jeszcze dużo do pracowania przed sezonem. No, nie jest tak łatwo, żeby wszyscy zawodnicy, 7 czy 8 zawodników byli w 100% dyspozycji od początku. Każdy gdzieś tam szuka. Wszystko robimy to, żeby chłopacy mieli jak najlepsze warunki do dopasowania się i do jazdy. I na pewno będziemy wszystko robić, żeby do niedzielnego meczu zawodnicy byli przygotowani w jak najlepszej byli formie i w najlepiej dyspozycji w danym czasie. Drugie pytanie do trenera. Mateusz Kmiecik pyta. Dobre wyniki Kevina Małkiewicza i błysk w playoffach sprawił, że oczekiwania wobec tego zawodnika nieco wzrosły. Słabe wyniki w sparingach to efekt niedogrania sprzętowego, braku rozjeżdżenia, czy jednak presja oczekiwań daje o sobie znać? To, co mówiłem w okresie zimowym, to jest bardzo młody chłopak i właśnie te wszystkie medialne sprawy, które były w czasie zimy pompowane, dzisiaj wychodzi na to, że jest to za bardzo nagłośnione. To jest młody chłopak, 16-letni. Miał parę biegów dobrych w zeszłym roku w playoffach, ale to nie znaczy, że będzie zaraz zrobił punkty. Przez dziennikarzy, którzy pisali niektóre rzeczy, po prostu aż mi ręce opadały, więc dlatego dajmy zawodnikom spokój, bo takie hejtowanie, takie rzeczy nie wpływają na doświadczonego seniora zawodnika, co dopiero mówić o młodym chłopaku. Dajcie tym chłopakom normalnie pracować i niech się osoby wypowiadają, te, które się znają. Bardzo dobrze powiedział Piotr Żyła kiedyś na wywiadzie po drugim skoku, który źle skoczył, żeby spytać się ekspertów, w cudzysłowie. Po prostu wszyscy ludzie, którzy są za torem, nie znają się na żużlu, piszą niektóre rzeczy, które nie są w ogóle jak gdyby z prawdą związane i przez to młodzi chłopacy nie wytrzymują presji i właśnie nieraz takie sytuacje wynikają później w meczach. Kamil Rychlicki do trenera Kościechy. W ostatnich zawodach IMME dało się zauważyć, że Jason Doyle i Max Frick całkiem dobrze radzą sobie na torach przyczepnych. Wiemy, że też kilku innych zawodników drużyny, na przykład Kacper Pludra, również preferuje takie nawierzchnie. Czy myśli pan o przygotowaniu takiego toru w Grudziądzu i czy w ogóle w Grudziądzu da się przygotować bezpieczną nawierzchnię? Niech kibice zostawią to mi i zawodnikom. My zrobimy wszystko, żeby tor był naszym atutem, a będziemy wszystko robić, żeby tak był. Dominik Mańczak do trenera Kościechy. W zeszłym sezonie okazaliście się jako jedyni lepsi od Motoru Lublin w 2 meczu. Czy w tym obecnym sezonie liczy pan na powtórzenie tego wyniku? Co niedziela przyniesie, to zobaczymy. Jak wspominałem, takie mecze jak z Lublinem w 2 meczu zdarzają się raz na dekadę albo może i więcej. Wiadomo, to jest mistrz Polski, bardzo dobry zawodnik. My wszystko będziemy robić, żeby powalczyć i zwyciężyć w niedzielnym meczu, a co życie przyniesie, to pokaże czas. Teraz damy odpocząć chwilę trenerowi. Pytania do Wadima. Dominik Mańczak pyta, będąc po wielu spotkaniach i treningach z nowymi zawodnikami GKM-u, uważasz, że obecna kadra zespołu jest mocniejsza,
czy słabsza niż ubiegłoroczna? Ciężko to określić, bo jeszcze ani razu nie odjechaliśmy w składzie jeszcze żadnego meczu, tylko wyłącznie sparingi. A jedynie mogę się wypowiedzieć o całej atmosferze, która panuje w Parku Maszyn. To są świetni ludzie, którzy nawzajem pomagamy sobie nawzajem. Nie tylko na torze, nie tylko z ustawieniami, ale również w życiu żużłowym. Więc uważam, że pod tym względem jesteśmy na lepszej pozycji. Pytanie od Marka Kani. Twoja średnia biegowa w sezonie 2023 wyniosła 1,692 punkta na bieg. Czy myślisz, że w tym roku może być ona jeszcze wyższa? Zdecydowanie chcę ją polepszyć. Po to jeżdżę na żużlu, po to ścigam się z najlepszymi zawodnikami, żeby wynik swoje polepszyć. A na tym chyba polega to wszystko, żeby rosnąć z roku na rok. Pytanie od Kamila Rychlickiego. Pomimo kontraktu w Anglii nie zaliczyłeś jeszcze wielu spotkań w związku z przełożonymi meczami. Czy odczuwasz w tym momencie brak jazdy i czy to było też powodem słabszej dyspozycji w sparingach z Toruniem i nieco lepszej z Krosnem, to, że z każdymi kolejnymi zawodami czujesz się pewniej i jest progres? To znaczy liczyłem na więcej spotkań w Anglii, a udało się odjechać jedno. I to 3 tygodnie temu, później tu jak tu przyjechaliśmy, to ta przerwa nie wpłynęła, ja myślę, dobrze na wszystkich zawodników, nawet tych, co jeżdżą w Anglii. I ta przerwa nie wskazana, jak już rozpoczynasz sezon. No i jak już są sporadiczne wyjazdy na tor, że jest jakaś ciągłość jazdy, to zdecydowanie lepsze czucie sprzętu i lepsze starty i trasa. Kamil Rychlicki również pyta ciebie, Vadim. Po raz pierwszy w karierze wystąpisz w inauguracyjnym meczu PG Ekstraligi i czy w związku z tym czujesz jakiś dodatkowy dreszczyk emocji? Czy większą motywację? Teraz przechodzimy do Kacpra Pludry. Kacper, pierwsze pytanie od Łukasza Rusieckiego. Jak czujesz się po pierwszych testach i czy czujesz dodatkową presję w związku z przejściem do formacji seniorów oraz faktu trudniejszych wyścigów i braku zawodów młodzieżowych? Czuję się na motocyklu już naprawdę bardzo dobrze. Po tych pierwszych jazdach, po tych pierwszych też sparingach. No myślę, że na te pytania o presję i o to, że będzie trudniej, to już odpowiadałem tyle razy zimą, bo wszyscy o to pytają i tak jak już trener wspomniał, niepotrzebnie pompują ten balonik. Także mogę jedynie na to pytanie odpowiedzieć, że świetnie czuję się na motocyklu i czekam na pierwszy mecz. Spotkania sparingowe, Kamil Rychlicki pyta, w twoim wykonaniu były niezbyt udane. Czy wiesz już, jaka była przyczyna i czy możesz zapewnić kibiców GKM-u, że w meczu z motorem zobaczymy już innego, skuteczniejszego Kacpra Pludrę? No, myślę, że sparingi też mają na celu to, żebyśmy w ogóle pojeździli spod taśmy, żebyśmy pościgali się z innymi zawodnikami, no a także popróbowali ten nasz sprzęt. No i myślę, że tak jak każdy na tych sparingach dawałem z siebie wszystko, ale nie zawsze to wychodziło tak, jak bym chciał. Gdzieś tam też próbowaliśmy różnych rzeczy i mam nadzieję, że na meczu ligowym to wszystko przyniesie dobre efekty i będzie jeszcze lepiej. Kamil Szyszkowski pyta, że swoje dobre starty przeplatasz słabszymi ustępami, zerówkami. Czym jest to spowodowane? Czy to też kwestia testów i czy już jesteś odpowiednio przygotowany do sezonu 2024? No, przygotowanie do sezonu dbamy praktycznie od zakończenia poprzedniego sezonu, więc tutaj nie mam wątpliwości co do mojego przygotowania. A co do moich występów, no to jakby też za bardzo nie mogę się wypowiedzieć, bo jeszcze nie przejechałem żadnych oficjalnych zawodów. Tak jak wspomniałem, były to sparingi, gdzie na celu one mają też jakby wjeżdżenie się w ten sezon i popróbowanie różnych rzeczy. Dlatego po pierwszych meczach możemy myśleć tutaj i rozmawiać o jakiejś formie. Okej, przechodzimy do Kacpra Łobodzińskiego. Łukasz Rosiecki pyta, pod nieobecność Kacpra Pludry jesteś typowany na lidera formacji juniorskiej. Jak czujesz się po pierwszych sparingach i czy są jeszcze elementy do poprawy przed inauguracją niedzielną sezonu? Oczywiście, elementy do poprawy są i będą i cały czas nad tym pracujemy. Na pewno trzeba jeszcze dopracować, powiedzmy, technikę, ustawienia sprzętu i myślę, że na pierwszy mecz będę gotowy, na pewno dam z siebie 100%.
Kamil Rychlicki pyta, na kapitana zespołu wybrany został Jason Doyle. Czy po pierwszych spotkaniach, czasie spędzonym z Jasonem, treningach odczuwasz zainteresowanie z jego strony losem przede wszystkim młodszych zawodników i jak byś mógł to porównać do współpracy z Nickiem Pedersenem? Tak, jako młodzi zawodnicy otrzymujemy duże wsparcie od Jasona. Jest to naprawdę kapitan z pierwszego zdarzenia. Nie mamy między sobą żadnych tajemnic, o wszystkim sobie mówimy. Jeśli tylko potrzebujemy od niego jakiejś rady, on zawsze służy pomocą. I Konrad Cinkowski pyta, że twoim wsparciem w parku maszyn został Ryszard Dołomisiewicz. Dlaczego właśnie zdecydowałeś się na niego? Jak doszło do nawiązania współpracy? I czy odczuwasz pierwsze efekty współpracy z panem Ryszardem? Z panem Ryszardem w sumie dogadaliśmy się zimą. Jest to współpraca na razie, którą cały czas obserwujemy. Patrzymy, w czym pan Ryszard może mi pomóc. Jak do tej pory, no wiadomo, że gdzieś nawyki, które budowało się przez x lat, nie jest tak prosto zmienić. Natomiast jest to dla mnie jakieś na pewno wartość dodana i wsparcie w parkingu, więc patrzymy, obserwujemy i oby ta współpraca przyniosła dobre efekty. I jeszcze w tym temacie jedno pytanie do trenera jest, też od Konrada Cinkowskiego. Przed panem nowe wyzwania, wobec czego ci młodzi zawodnicy w trakcie meczów nie będą mogli liczyć na pana aż na duże wsparcie, aż tak duże wsparcie, bo rozłoży się na całą drużynę. I czy pana zdaniem to dobrze, że młodzi zawodnicy decydują się na indywidualnych mentorów i czy jako klub chcielibyście, aby każdy z juniorów miał taką osobę? Oj, mentorzy. Powiem tak, że im więcej osób w parkingu, tym jest lepiej. I tutaj im więcej osób w parkingu przebywa w teamach, nie jest to wskazane. Moim zdaniem przy młodych zawodnikach ci mentorowie, okej, oni są potrzebni, ale są potrzebni nie w czasie meczu gdzieś tam, bo oni muszą już być przygotowani na tej zasadzie, żeby być. Na treningach owszem, gdzieś tam, ale już na meczach po prostu za dużo osób jest w parkingu i moim zdaniem zawodnicy młodsi raczej nie odczują za dużo jak gdyby mojej mniejszej pracy, bo tak samo przychodzę. No wiadomo, że gdzieś tam cały czas czynnik nie będę, ale zawsze po każdym biegu raczej przychodzę, rozmawiam, więc tu nie ma żadnego problemu. Wiadomo, że muszę troszeczkę się rozdzielić na cały zespół, no ale mam tak doświadczonych seniorów, że generalnie im za dużo nie trzeba gdyby podpowiadać. Przecież ja nie jestem tutaj, żeby Jasona Doyle'a uczyć siedzieć na żużlu, tylko po prostu, żeby zrobić inną pracę, więc na pewno poradzę sobie z tym wszystkim. Dziękuję, to były wszystkie pytania. Zapraszamy wszystkich oglądających kibiców na niedzielę na godzinę 16:30, 14 kwietnia. Zależ GKM Grudziądz podejmie Orlen Oil Motor Lublin. Bilety cały czas w sprzedaży na stronie biletynagkm.pl, w sekretariacie klubu do piątku do godziny 15, a także w sklepie kibica w Galerii Grudziąckiej. Serdecznie zapraszamy, także zapraszamy do zakupu gadżetów, aby jak najlepiej przygotować się na ten pierwszy mecz. Tutaj na stole konferencyjnym jest kilka gadżetów z naszej oferty, także serdecznie zapraszamy na zakupy, serdecznie zapraszamy na po bilety i serdecznie zapraszamy w niedzielę na stadion przy Halera 4, aby zainaugurować wspólnie z drużyną Zależ GKM sezon 2024. Dziękuję trenerowi, dziękuję obu Kacprom i Wadimowi. Widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia.